Bańskiej Niżnej, bo jak jedziecie do Zakopanego, dojedziecie, zanim dojedziecie do Płoroninu, gdzie Lenin kiedyś przebywował, a właściwie skąd go wzięli do Pierdla w Nowym Targu wsadzili, tylko tam było jego muzeum kiedyś, ale wcześniej jest Biały Dunajec i przed Białym Dunajcem, jak zjedziecie z Szaflar w dół, to po prawej stronie, gdzie są tory, jest taki wiadukcik, gdzie pod tym wiaduktem przejeżdża do Bańskiej. Pierwsza chałupa mojego kamerata z liceum, czyli Tośka Poremskiego i familii Poremskich. A dalej, to jest fajnie, bo tam u góry to są Mieszko, wspaniała dziewczyna, która babioś z domu, która pośpiewuje z Hamareki, ale góralskie wspaniałe śpiewanie. Mekica, czyli Małgosia Babioś. A to jest, i dookoła jest dość wiele muzykantów. Chociaż u Łukosza w chałupie nikt to nie muzykował, ani ojciec, ale tam któryś dalszy wujek. No i kiedyś przy tym ujku się trochę przyuczył do grania, ale tak naprawdę to dopiero jak zacząć z kameratami pogrywować. A drzewień w 70-tych latach brakowało kapel góralskich, a po 70-tych tak się porobiło, że Kłezdo szkoła, nie tylko szkoła motapele, ale Kłezdo klasa w szkole motapele, młodzi ludzie muzykują, grają i tych muzyków od Zrębu poczyna poprzez Bańską, Górną, Dolną, Niżnią. Tych muzykantów jest dość wiele, a także miał kolegów, z którymi przy czasie pogrywował. Murzański, Łukasz. Będzie grał sabalowe nuty. Te nuty, które się gra, to się mówi, u nas się mówi, że to są nuty, ale na te nuty się składają przecież i drobne, i krzesane, i łozwodne, i wierchowe. No, wszystkie jakie są nucicki, góralska nuta jest krótki, zwarty sposób, przechodzi się do drugiej, trzeciej. W niektórych kapelach są i te naleciałości, które wynikają z bliskości granicy i słowackiej, ale to jest i tego, że się gdzieś spotykało z karpackimi nutami, górale chodzili po świecie za robotą, nie tylko na zbój, na luptów, ale chodziło się na madziarską stronę. W Peście do dzisiaj niejedna ciotka okazuje się, że miała chłopa górola i pięknie po góralsku gada i nagle góroli spotyka się z drugiej strony Dunaju. Moi łezko mili, a to jest nuta, którą no trudno nie grać tej nuty, jak się wychował razem z Halnem przy tych nuciskach, a z kolegami jak się chcesz spotkać, to musisz i zaśpiewać, i zagrać, i to jest dobre kameractwo, i dobra baciarka. No i Łukasz się tego przyuczył, potrzeba tylko Łukaszowi waszej akceptacji. Robimy to tak, że lewa ręka z prawą i prawa z lewą się spotyka, a Łukasz wie, że wtedy może grać. Thank you.
cichłe, łamy ucichłe, sam.